witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj będę nagrywała dla Was ostatni haul zakupowy w tym roku. Także mam nadzieję, że Wam się ten film spodoba. I oczywiście śledźcie mojego Instagrama, bloga oraz Snapchata, żeby właśnie widzieć, co się u mnie dzieje na bieżąco. Jeżeli właśnie jeszcze nie śledzicie, to zapraszam, tutaj Wam się pojawią gdzieś moje niki. No i bez przedłużania Wam pokażę właśnie, co sobie ostatnio kupiłam. Oczywiście zacznę od razu od tych sukienek, żeby nie było, bo są mega ładne i po prostu no, muszę Wam pierwsze je pokazać. Także pierwszą sukienką, którą sobie zamówiłam, jest taka sukienka z cekinami. I właśnie ją zamówiłam sobie z myślą o Sylwestrze. I tą sukienkę zamówiłam na stronie Missguided. I w ogóle wszystkie te sukienki, które Wam pokażę, kosztowały 5 funtów na promocji, czyli to wychodzi jakieś koło 30 zł, także wydaje mi się, że bardziej się opłacało. I właśnie tak ona wygląda, mam nadzieję, że dobrze widzicie. Tutaj ma taki fajny dekolt wycięty. Jest ona taka prosta. Mega ładna po prostu, chyba najładniejsza sukienka, jaką sobie kupiłam do tej pory. Kolejna sukienka, którą kupiłam, jest ta. Tą sukienkę kupiłam z myślą o świętach. Wydaje mi się, że będzie na święta idealna, elegancka. I tutaj ona ma taką koronkę i pod spodem taki kremowy kolor. Bardzo ładna, podoba mi się. Tak wygląda. Z długim rękawem, też taka prosta. Nie wiem, lubię jakoś takie proste sukienki, nie lubię po prostu takich odchodzących od ciała, tylko bardziej takie dopasowane. I też kosztowała 5 funtów i jest ona również z Missguided. I ostatnia sukienka, którą nie wiem, totalnie nie wiem, gdzie ją ubiorę, ale po prostu mi się spodobała, że była za 5 funtów też, też z Missguided, po prostu ją zamówiłam. To jest moja pierwsza biała sukienka, którą w ogóle będę miała w szafie. Nie wiem, gdzie ją ubiorę. Ale po prostu chciałam ją mieć, bo była mega tania. Tutaj ma taką falbankę. Odkryte ramionko jedno. Mega ładnie wygląda. I wszystkie te sukienki są w rozmiarze 36. I jeszcze dwie rzeczy, które sobie kupiłam na Missguided. Bralet. I ja w sumie nie będę ich raczej zakładać w takim okresie, jaki jest teraz. Bardziej pewnie w letnim, gdzie będę mogła spodnie z zakresaniem spodenki sobie ubrać. Pierwszy bralet. I on kosztował 4 funty bodajże, też na przecenie. Podoba mi się mega ten kolor, nie wiem czemu, ale po prostu mega mi się podoba ten kolor. No i drugi bralet jest taki i on kosztował 9 funtów. I ten bralet to raczej będzie taki pod koszulkę jakąś może, która prześwituje czy coś takiego. Myślałam właśnie o takiej czarnej koszulce, żeby sobie kupić i która tak lekko prześwituje, że widać właśnie zarys po prostu tego braletu. Koronkę czy coś. I te rzeczy też są w rozmiarze S. I teraz już Wam pokażę rzeczy z innych sklepów, bo tamte były właśnie z Missguided, ze strony internetowej. Jak byłam w Polsce w listopadzie, kupiłam sobie bluzę w kropie, taką pomarańczową, rozmiar S, tylko jest ona trochę taka oversize, ale to mi nie przeszkadza, bo ja lubię takie bluzy. I tak wygląda, nie miałam jeszcze nigdy w takim kolorze jaskrawym. Żadnym bluzem pomarańczowym. I tu jest napis Random Thoughts. Także tak ona wygląda. Mega mi się podoba, mega wygodna. Także jeżeli są jeszcze te bluzy, to polecam się wybrać do kropa i sobie obczaić. I kolejna bluza, którą kupiłam sobie w Zarze tutaj w Leicester. Jest ona też mega duża, oversize, ale to jest rozmiar... To jest rozmiar S. Też, ale jest mega duża i oversize na takie zimowe wieczory, idealna. Tak wygląda z przodu. Z przodu, tak. I z tyłu ona ma tutaj takie napisy na czerwonym tle. Także bardzo fajna. Taka inna, nie miałam jeszcze takiej bluzy. Też bardzo fajna, przyjemna. I ona kosztowała chyba 25 funtów, czyli jakieś około 100 zł. Teraz jeszcze z Primarka, które sobie ostatnio kupiłam. Także pierwsza jest ta bluza. I w ogóle zmienili rozmiarówkę w Primarku ostatnio, więc wszystkie rzeczy, które nie wiem, są tak jakby rozmiar większe. Przykładowo ta bluza to jest XS-ka, a ona jest i tak taka większa na mnie i oversize. Także totalnie się pozmieniało, nie wiem dlaczego. I pierwsza rzecz to jest taka koszula w kratę. Kocham koszulę w kratę i dawno nie kupowałam żadnej, także stwierdziłam, że sobie kupię. I ona, nie wiem dokładnie ile kosztowała, chyba jakoś około 10 funtów, 7 czy coś takiego. Tak wygląda, taki ciemny zielony kolor. Na rzecz taki swetr na zimę. Nie jest może jakiś, nie wiem, mega ładny, ale
Nie wiem czemu spodobał mi się ten kolor. Ja kosztowałam chyba 10 funtów. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o rzeczy z Primarka. Ostatnia rzecz, którą Wam pokażę, jest ta koszulka, którą dostałam za darmo z uniwersytetu. I to jest nasze motto na ten rok akademicki. Proud to be more. Tak wygląda, jest to M-ka, dlatego jest taka mega duża, nie było S-ek, ale wiecie, darmowa koszulka, no to oczywiście się bierze. I tak wygląda. Wydaje mi się, że te złote napisy mega fajnie wyglądają. Także to by było na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawiajcie łapki w górę, komentujcie, subskrybujcie. Komentujcie, która rzecz spodobała Wam się najbardziej. No i to by było na tyle. Widzimy się w kolejnym filmie. Pa!